Chmurka niewąska idzie. No ale jedziemy, jedziemy, zobaczymy. Może nie zmokniemy, może przejdzie. Jedziemy do lasu. Niewąsko, ale się nie poddajemy. A więc chwila i jesteśmy w lesie, Grzesiu z synem. Młody, pomachaj do kamery. Pomachaj. Gdzie jesteś, na grzybach? Tak. Lubisz zbierać grzyby? Dobrze. No i tak, przed deszczem, szybki wypad. Drodzy Państwo, zobaczymy, czy w tym lesie coś jest. Jest godzina 16:30 i poniedziałek, 6 lipiec. I zobaczymy, co uda się znaleźć. Ja na początku już jednego prawdziwka malutkiego, nożyk, ale ta chmura, drodzy Państwo, przed którą my uciekli, do nas idzie i zobaczymy dalej. A teraz spróbujemy coś znaleźć, więc zostańcie ze mną i taki szybki wypad, a więc kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem. I jedziemy z tym koksem. Młody się cieszy. A my dumnie idziemy dróżką. Próbujemy zaraz coś znaleźć. Próbujemy coś trafić. No i zobaczymy, ale zobaczcie chmury. Tak pokazałem na początku, zrobiło się ciemno. No i zobaczymy. Skaczemy. Jak to będzie? Ja idę dalej i zobaczymy. Więc zostańcie z nami i przez ten krótki dzisiaj czas zobaczymy, jak to będzie. Drodzy Państwo, mamy kozaczki. Taty, pilnuj się. Jestem tu. Trzy. Poczekaj, bo tutaj rosną. Zobaczcie. Tniemy. Jeden koło drugiego. I tu? Zobaczcie, ile tego jest. I tu. Więc tniemy. Znajdujemy grzybki. Tak. I zbieramy. Tylko takie mniejsze grubaski. Zobaczcie. Ile grzybów tutaj. No, widzisz? Tutaj są. Tu i tu i tu i tu. I malutki. Kozaki. Malutki, tak? Taki malutki. Mini. Jeszcze. Co? No. Widzisz, ile kozaków? Więc szybka piłka. Tak, póki nie pada. I mamy kozaczki, ale interesują nas borowiki. Tak, jeszcze tu jest, tak? A, tak, widzisz? Dobra, starczy. Więc zobaczcie, ile kozaczków, ale szukamy borowiku. Chodź, młody, pilnuj się mnie. Chodź, tędy pójdziemy i szukamy w tym lesie. Więc idziemy, a szukamy jakiegoś borowika.
a tu same kozaczki. Ty pilnujesz się? Tak. No to pilnuj się, żebyś nie zginął, tak? No tak jest, szefie, powiedz. Tak, jest, szef. Powiedz, tak jest, pyza. Tak jest, pyza. Pyza, no widzicie? Idziemy. Kozaczki na razie. Szybka piłka. Białe. I nie wiem, czy będziemy szukać, ale będziemy musieli stąd zmykać, bo duży deszcz. Ugrzesia nic na razie, a tu widzicie, co się dzieje. Szukamy. Deszcz pada. No, widzisz, że pada. Pilnuj się. To jest inny las niż ten, co ja jeżdżę, drodzy Państwo. Więc ostatnio byłem w Kopsar. Tu jest inny las. Więc widzicie sami, że tu nic nie rośnie. Czemu? Śmieci są, tak? No, tu też jest butelka, jest, widzisz? Ktoś tu był, bo są śmieci. Dużo jagodzin tutaj jest. Więc zobaczymy. Taki szybki wypad, drodzy Państwo. Tylko kozaczki powrotem mamy. O, przerosłyśmy. Widzisz, trzy. Tak, zerwij go. Pomocnika mam. Tak, i tam są dwa, widzisz, malutkie. Zrywaj, nie bój się. Obcinamy. Dwa malutkie. I tam jeszcze jest za liściem, widzisz? No, jest. No, widzisz? Dobry ma wzrok. Dobry będzie się. No, widzisz? Całą czapeczkę. Dobrze, ale pomału, bo tutaj mogą być jeszcze kolejne. Więc Igor, tak? Igor, musisz pilnować się mnie, bo ojciec gdzieś uderzył, tak abyś nie zginął. Dobra, chodź, idziemy. Dobrze, tu kolejne trafiłem. Igorek, zobacz, tam są dwa kozaczki, zerwij. Kozaki! Tak, i tniemy. O, widzisz, czyściutkie, fajne kozaczki. I tutaj jest większy. I tu są malutkie. Tak? No widzisz? Ale fajne? To idź do taty, Igor. I będziesz prawdziwki zbierał. No to zbiera, ale fajne czy małe? No to zbieraj. Wujek nam tu pozbiera. Wujek pozbiera. O, widzisz? Zbieraj, bo wujek pozbiera. Po wiaderka są dwa. No ładne, ładne. Drodzy Państwo, zobaczcie. Dwa. Wsadź, ładne, ładne. Przykryty. O, no. Zobaczcie. Igorek, pokaż. Pokaż do kamery. Jaki ładny. Zała, uśmiech. Nie będę obierał, nie chcę. Dobra, zbierajcie. Ja idę dalej, zbierajcie. Widzisz, co się dzieje. A u mnie. To szukaj z tatą tam. Ja odbijam w krzaki. Okej. Widzicie, trochę pada. Ale szukamy, szukamy. Borowików. Tak mówię, inny las to jest, drodzy Państwo. Mam sztukę. Zobaczcie. Sztuka. Zobaczcie, piękny. Dlatego taki szybki rekonesans po pracy. Inny las. Więc widzicie, iż u mnie sztuka. Ładny grubasek. Fajny. Szukamy dalej. Jest jeden, to i powinien być drugi. Więc szukamy. Jest, jest.
Jest, drodzy Państwo. Jest. I tu jest. Zobaczcie. Więc szukamy dalej. Jestem. Okej. Ze mną wolisz chodzić niż z ojcem? No i dobrze. Lepsze grzyby szukam, tak? A wiesz, że taty już skończyły, już nie ma. Skończyły się już u taty? No widzisz, chat. Teraz ale nie wiem. Dobra, ale Grzesiek! Ale Grzesiek, chłopaka weź! Bo wiesz, ja mogę, wiesz, go zostawić. Jak coś, to dzwoń, Grzesiek! Tak, nagram później. I kolejny borowik. Więc szukamy, szukamy. Nie. I szukamy. Drodzy Państwo. I jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Po prostu w pytkę. W domu poobieramy, poczyścimy dokładnie, bo teraz szkoda czasu. Ale zobaczcie, jakie piękne. I co się dzieje? Chwila. Zobaczcie. Dosłownie kilka chwilek. Godzina 16:50 już. I pół koszyka prawie grzybków. Nowy las. Nowe wyzwania, więc szukamy grzybków dalej, dalej i dalej. Taki szybki rekonesans, jak mówię, po pracy w nowym las, nowa miejscówka. No i zobaczcie, pół godziny w lesie i coś się zaczyna dziać. Szukamy, tak jak mówię, nowy las. Trzeba go sprawdzić, tak aby zmienić, nie zawsze w jednym lesie zbierać. Więc dlatego zmiana lasu na inny. No i zobaczymy, co nam przyniesie, ale ciemno jest ciemno przez ten deszcz, te chmury, które pokazywałem, które były nad Kielcami. No ale najważniejsze, że się znajduje grzybki. Więc szukamy. Znów kozaczki, więc obcinamy i tulimy, zbieramy to, co jest. Tym razem czerwony, mały czerwony kozaczek. Jedziemy. Tym razem kurki, też mile widziane. I poza tym nic tu nie widzę. Deszcz pada. A my szukamy naszych prawózków. Okej, wiecie, chodzę tak na dziko, dlatego że to jest nowy las. Nie wiem tak dokładnie, gdzie chodzić, gdzie szukać tych grzybów, więc tak na dziko chodzę. No i zobaczymy. Tak instynktownie chodzę. Tu mamy coś. Zobaczcie. Grzybek do koszyka. I co dalej tu mamy? Nic nie widzę. Więc idziemy dalej.
Oj, 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 oj. Ładny prawusek. Szybko, krótko i na temat, czy byli zbieranie grzybów. Sztuka. Szukamy, jak jest jeden, to i będzie drugi. Więc pomalutku, powolutku. Tak mówię, powinien być drugi. Jest, jest. Nie myliłem się. Zobaczcie. Szybko, krótko i na temat. Piękny. Zobaczcie. Ok. Szukamy dalej. Tu był, tu. Tu jest. Ok. Szukamy. O, tu jest. Ślimaczek jest. O, zobaczcie. Ok. Coś zaczyna się dziać. Zobaczcie. I pomału pochodzimy w prawo, w lewo, szukając naszych leśnych przyjaciół w tym nowym lesie. Ale widzicie, jak pada, ale to nie przeszkadza nam w zbieraniu, w szukaniu, w spacerowaniu po lesie w taką pogodę. Obcinam, wkładam szybciutko. I szukamy dalej. Jest tu, u góry. Tu jest. Borowik. Czapka zdrowa. W domu dokładnie sprawdzimy nasze grzybki, bo teraz niedługo będzie ciemno, a szkoda czasu, aby tak dokładnie je sprawdzać. Tak mówię, pierwsze grzybki, robaczywki, normalne, że część odejdzie, ale w domu przy lampie na spokojnie posprawdzamy. Jest pięknie. Widzicie inny las. Więc tak mówię, nie wiem gdzie chodzić, na ślepo chodzę. Ale tu jest, tam jest. I tu kolejny. Dwa nawet. Sztuka. Tak by się rozwidniło trochę. Przejaśniło. Sztuka. Druga. I zobaczcie. Szybka piłka. A godzina jest 17:11. Tu mamy.
tu mamy. I tu mamy. Czapkę. To do wyklejania. Czapka. I tego sprawdzimy. Widzę, że jest biały. Ten jest zdrowy. Czapkę weźmiemy. I tak to się prezentuje. Krótko, szybko i na temat. Czyżby tylko jeden? Na to wygląda. Więc idziemy dalej. Zobaczcie, jaki las, deszcz pada, ptaki nie śpiewają w ogóle w tym lesie. No my pochodzimy jeszcze trochę i będziemy po za chwilkę kończyć, bo widzicie, już się robi coraz ciemniej. Taki krótki wypad, szybki, krótki wypad na grzyby. Ale coś się uzbierało. Ja nie narzekam, zobaczcie. Szybciutko, żeby się poznajdywało. Teraz muszę Grześka gdzieś znaleźć. I będziemy pomału kończyć ten wypad. Po pracy, szybciutki. Więc jeszcze tu i jeszcze pójdziemy tutaj. Zobaczcie, takie są najfajniejsze grubaski. Piękne. Dobrze. Ale czyżby tylko jeden? Mamy takiego ładnego. Okej. Tu znów trafiliśmy na kubki, bobki zwierzątek. Tak, na jednym filmie kolega jeden powiedział, że moje kulki proteinowe, które suszę w lesie. Zobaczcie. Dobrze. A my wychodzimy już. Bo jest naprawdę ciemno, już się zrobiło. A dopiero zobaczcie, jest godzina 17:27. 17:27. A już tak ciemno. Więc wychodzimy.
do wyjścia. Taki krótki rekonesans, zobaczcie. I większa połowa kosza grzybków cieszy w tym nowym lesie. Teraz tylko musimy mniej więcej dojść tam, gdzie przyjechaliśmy, tylko gdzie to było, więc idziemy do wyjścia z lasu i kończymy tą imprezę. Tutaj prawusek. Okej. Więc drodzy Państwo, wychodząc z lasu, kończymy tą imprezę. Półtora godziny zbierania grzybków i kończymy dlatego, że nie znam lasu, chodzę tak na ślepo chodzę jak ślepa kura, jak to się mówi. Nowy las, nie znam lasu, więc i tak jestem zadowolony, że się uzbierało szybko kozaków białych i borowików. Grzyby sprawdzimy w domu, bo na to nie ma czasu. I na tym kończę. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Jutro mam dzień wolny od pracy, więc większość dnia raczej poświęcę na grzybobraniu. Pojadę też w inny las. Zobaczymy, czy tam coś rośnie. Ale jutro zabiorę córkę i prawdopodobnie, jak będzie chciała, wspólnie z córką nakręcimy dla Państwa film z innego lasu. I tak mówię, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół. Cóż, trudno. I do następnego grzybobrania z Pyzą. Narka! Tak mówię, jak ślepa kura zbieram grzyby, wychodząc z lasu. Zobaczcie. Jak ślepa kura. Okej. Dobra, idziemy do wyjścia, bo nie da się chodzić w taką pogodę. Nie da, zobaczcie, jak pada. Więc zawijamy się. Ale pada. Dobrze, idziemy. Więc drodzy Państwo, zawijamy się na Kielce. Igor, znalazłeś grzybki? Tak. U mnie tyle, u Grzesia też troszkę tam grzybków. U mnie nawet ślimaki, bo widzicie, co się działo. Znacie, co się dzieje. Więc ci pokażę. Bo jak nagra Igora. Kończymy na... No, Himen. No, powiedz, Pyza rządzi. Pyza rządzi. No i tak trzymać. I jest pyte. Pyte. Okej. Deszczowo, ale nazbierane. Zobaczcie, nawet ślimaczki nawet trafiły się. Ale jedziemy. I zobaczcie, ile Grzesiu? Półtora godziny. No, półtora godziny. Półtora godziny w tych niekorzystnych warunkach. I tyle grzybków, więc do jutra. Jutro będzie spokojniejszy film, trochę mniej nerwów, wolniej. A dzisiaj to taki wypad krótko, szybko i na temat, więc zostańcie
ze mną do następnych filmów. Oglądajcie, subskrybujcie kanał i narka. Dobra, okej. I to są grzybki Grzesia i Igora. Pokaż. Są, no ile tam? No macie, no. I jak jest? Super. Super, okej. No i widzicie, za 30 borowików Grzesia. Ja swój dobytek. Ciutkę więcej. Dobra. I zawijamy się do domu. Cześć.